W środę 3 kwietnia w Goleszowie Równi uroczyście otwarto Klub Senior Plus. To już czwarte tego typu miejsce funkcjonujące na terenie gminy Goleszów. Do Domu Ludowego przybyli członkowie nowego klubu, a także przedstawiciele samorządu, duchowieństwa, mediów, lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych. Przy okazji uroczystości pani wójt została uhonorowana brązowym medalem za zasługi dla Związku Polskich Spadochroniarzy. Odznaczenie wręczył prezes Bogusław Moczała. Szanowni Państwo, witam serdecznie na otwarciu kolejnego klubu seniora w gminie Goleszów. Witam gospodarza naszej gminy i jednocześnie inicjatora stworzenia klubu seniora plus w Goleszowie Równi, wójt Sylwio Cieślar. Drodzy mieszkańcy, drodzy seniorzy, szanowni goście, to już jest czwarty klub seniora, który mamy zamiar otworzyć w naszej gminie Goleszów. Od samego początku, jak zostałam włodarzem tej gminy, stawiałam na to, by rozwijać i szukać też dla Państwa, dla naszych mieszkańców, którzy tworzyli i budowali naszą gminę, miejsca, gdzie możecie się spotkać, spędzić swój czas, jak również zaoferować Wam różnego rodzaju aktywności w tych klubach seniora. Myślimy również o najmłodszych, bo to też jest bardzo ważne dla mnie. I też jakby samorząd wspiera rozwój naszych przedszkoli remontami i innymi atrakcjami, które są skierowane dla młodzieży. Państwo za moment zejdziecie na dół i zobaczycie, co razem z moimi współpracownikami udało się nam zrobić dla Państwa tutaj w Goleszowie Równi. Byście się tutaj czuli dobrze, żebyście tu mogli właśnie spędzać swój czas. I mam nadzieję, że wykorzystacie to Państwo dla siebie. Jeżeli Państwo, jak będziecie tutaj już funkcjonować i będziecie się spotykać, będziecie mieć jakieś pomysły, będziecie chcieli coś nowego, będziecie mieć jakieś swoje, tak powiem, pomysły, to my chętnie oczywiście je przyjmiemy i będziemy chcieli je realizować. To wszystko, co dzisiaj Państwo za moment zobaczycie, nie byłoby możliwe, gdyby nie środki zewnętrzne. Od samego początku stawiałam na to, to był mój taki jakby wzorzec, żeby pozyskiwać środki, a my jako gmina, jako samorząd mamy dawać tylko wkład własny. I to się nam udaje cały czas, nie ukrywam, zrobić. Dzisiaj też właśnie wracam z Katowic, gdzie pozyskaliśmy znowu 140 ponad tysięcy na termomodernizację naszego budynku na ulicy Zakładowej. Jutro jadę po kolejne pieniążki, 120 tysięcy na plac zabaw w Goleszowie Równi, tutaj, też w tym miejscu. Więc cały czas dbamy o to, żeby dla każdego, dla naszych mieszkańców coś było i każdy mógł z tego skorzystać. I ci najmniejsi, jak i my, dorośli, Państwo, mogliście też coś od samorządu gminnego otrzymać i że my o Was będziemy zawsze pamiętać i będziemy o Was dbać. I jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście, żeście tworzyli naszą gminę, bo każdy z Was tak naprawdę włożył kawałek swojego, że tak powiem, kamyczka do koszyczka, że dzisiaj możemy dalej budować i dalej tą naszą gminę prowadzić w rozwój, dalej, żeby się rozwijała tak, jak się dzisiaj rozwija. To miejsce, które na dole jest, kosztowało nas prawie 500 000 zł, ale uważam, że warto. Warto, bo połowę z tych pieniążków się pozyskali. I warto sięgać po środki zewnętrzne i warto robić to dla naszych mieszkańców. Tam w tym, na miejscu, na dole, mam zamysł taki, że również będą mogły się spotykać również inne organizacje, bo to robimy. Robimy to dla naszych seniorów, ale również dla naszych organizacji, które też by miały swoje miejsce, żeby móc się spotkać, zrobić spotkanie, zebranie, czy również nasze parafie, bo to też jest potrzebne, żeby każdy mógł mieć tam miejsce swoje. Od tego jest samorząd, by każdego z naszych mieszkańców, naszej organizacji wspierać. I w takim kierunku chcę dalej tutaj działać. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Za moment przejdziemy na dół, żeby Państwo ocenili naszą pracę, moich współpracowników, czy to, co tam jest na dole, Wam się spodoba i później, jak będziecie uczestniczyć w zajęciach, które będzie prowadziła, dzisiaj koordynowała Pani Klaudia Kaleta, która będzie Was tam na początku trochę prowadzić, mniej więcej będzie Was wprowadzać w pewne rzeczy, żebyście ocenili ich też działania. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, za pomoc, za dobre słowo, bo to też jest potrzebne i krytykę też, bo też ją przyjmuję,
bo przez krytykę człowiek się tak naprawdę uczy pewnych rzeczy. Więc bardzo wszystkim jeszcze raz dziękuję. Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w imieniu Zarządu 18 Działu Związki Polskich Spadochroniarzy. Większość Państwa nas zna, ale ci, co nie znają, to tak dwa słowa może w pigułce. Jesteśmy tutaj kilkadziesiąt lat, już ponad 20 na pewno. Tutaj z twórcami tej sali, między innymi z Państwem na Goleszowie Równi działamy cały czas. Jest nam tu miło, z różnymi włodarzami żeśmy współpracowali, cały czas działamy, rozwijamy się. Także to jest przykład tej współpracy Urzędu Gminy z wszystkimi organizacjami pozarządowymi. Do tej pory, przyszłościowo teraz tutaj z Panią Obersymularzem, Panią Sylwią, działamy wszystko cały czas. I dlatego też 18 Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy naszego działu zwrócili się do Zarządu Głównego do Warszawy, żeby jakoś tak skromnie uhonorować obecnego włodarza Panią Wójt Sylwię, Panią Sylwię Ciesia. I Zarząd Główny pozytywnie rozpatrzył naszą prośbę, dlatego stąd tu jesteśmy i teraz to uczynimy. Postanowił wyróżnić Panią Wójt Gminy Goleszów, Panią Sylwię Cieślar, brązową odznaką za zasługi dla Związku Polskich Spadochroniarzy. Baczność. Podpisał generał brygady w stanie spoczynku Jan Kempera. Spocznij. Dziękuję Państwu. Wsi Goleszów Równia. Chciałem serdecznie podziękować Pani Wójt i pracownikom, którzy stworzyli takie piękne miejsce. Myślę, że one będzie tutaj nam dobrze służyło. Będzie miejscem spotkań seniorów, integracji i nie tylko seniorów, ale i tych organizacji. Dziękujemy serdecznie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.